Witajcie! Z tej strony znowu Gwiezdny Klucz, zwany Starkejem, bądź na odwrót. No i oto oczywiście drugi odcinek z moich piekielnych zmagań w Divinity, które znając się zostaną ukrócone jakimś niefortunnym strzałem w beczkę oleju czy coś. Ale mniejsza o to. Jeśli pozwolicie, chciałbym przejść już do działania, żeby odcinek nie był taki przegadany. Więc względem tego, co było ostatnio, się zmieniło tyle, że już wiem, kto będzie mi towarzyszył. Otóż będzie to krasnolud, zwany zwierzem. Zwany też przeze mnie, żeby nie było zwierzę. Bardzo lubię gościa, ale nie ukrywam, że liczyłem na to, że wygra ktoś inny, no ale dałem wam tą możliwość decyzyjną, to niech już będzie. W sumie tu jest parę dialogów, ale jak mówiłem, chcę się tu skupić na rozgrywce. A mi się wydaje, albo mikrofon wychwytuje jakieś dźwięki nieplanowane, co można powiedzieć, trochę komplikowało sprawę, ale dobra, już się uspokoił. Tak więc idziemy dalej, tryb honorowy, jak już wspominałem i pragnę przypomnieć. Oj, to będzie naprawdę spore wyzwanie. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they've made it to shore. No dobra. Jeśli dobrze to rozegram, może udałoby mi się na początku bitwy za darmo jednego przyziemić. A nie będzie tego. Dobra. I udało się. Dobra. Nawet nie wiem, co mam w sumie mówić o tym. Mam dzięki temu nieparzystą ilość punktów, to i tak nie wykorzystam do tamtego. Mogę tym razem grzecznie krew sobie zaaplikować na łuk bez strat, nie? I tak, to zadaje 7-8, a ja zadaję w ten sposób 8-9, więc... 5 metrów. Nie wiem, czy jest pomiędzy nimi 5 metrów, czy nie. Zresztą zobaczymy, jaka jest odległość 5 metrów. Może być między nimi 5 metrów, dobra, ale zaryzykuję, co mi szkodzi. No oczywiście, że nie skoczyło, bo czemu by miało? Zapomniałem jeszcze bonusy ze strzał, dobra. Strzały, proszę, pomóżcie. Dziękuję. Dźwięki dalej są cicho i nie wiem czemu w sumie. To teraz 3 strzały z łuku. W sumie nawet 2 star. Czemu? Dobra, nie, jednak 3. No, nie! Nie lubię cię, gro! Po prostu zawsze musi coś pójść nie tak. No. Nie wiem, czemu wydaje mi się w ogóle, że jeszcze jest ciszej niż... niż było ostatnio, no jasne. No dobra, problem rozwiązany. Drowned and eaten by a void woken. I wonder in which order. Meh, nic przydatnego. Dobra, no to lezimy dalej. No i przed nami DLC. Dla tych, co to kupili grę zanim wyszła edycja definitywna, bądź dla tych, co to zapłacili. Look here, Quercus. Another giant. My word, this blasted isle is teeming with them. Bardzo wkurzające, ale jednocześnie przydatne dla tych, którzy nie są jeszcze wtajemniczeni do końca w grę. Ale, no, ja sobie będę targał, przynajmniej trochę dialogów będziecie mieć na mojej mało dialogowej rozgrywce. Przynajmniej teraz mało dialogowej, potem będzie dużo gadania. What's that? Yes, I did see how it made short work of the great Acorn servants. Quite right, very impressive. But that is no reason to trust it. Giants like that destroyed our forests. They are the very reason the great Acorn is returning in all its wrath. What? Dear me, have you taken leave of all 6 of your senses? You would have me use this giant for a shield? Why would I... Oh, I see. You cunning devil, Quercus. Of course, if it defeated the great Acorn's vile servants, it can do so again. We need only follow in its big, wide shadow and be safe. Oczywiście nie będę do niego podchodził jakoś tam bardzo dziwnie. I tyle. Roześmij się i powiedz, że z przyjemnością użyczysz mu swojego cienia. Egad! It speaks our tongue, Quercus! Hush before!
What do you mean, a good time for introductions? You know full well who I am, you silly old cat. The great Solora, grandest of the... Oh, introduce myself to the giant. I shall do no such thing. You give away your trust too easily, my dear steed. No, we will have the giant march. In time, we'll see whether it deserves our confidence. Now, onwards! Shield! Venture forth, post haste. The great acorn waits for no one. Yeah, w sumie nic specjalnego. Pewnie na obecny moment. Dobra, tak więc... Zanim będę tutaj dokładniej zwiedzał, czy robił cokolwiek, musimy iść do... w sumie można powiedzieć takiego pseudo-miasteczka, w którym właśnie... zrekrutujemy zwierzę, bo jednak... No bądź niby samotny wilk. No ale kontynuując. No, wracając, już pogubiłem, ale niech będzie tak, że... niby samotny wilk, ale jednak... no, drugi towarzysz by się przydał. W szczególności jeśli chodzi o kwestie, powiedzmy... no, bitw. Czy bitew, nie wiem jaka jest prawidłowa odmiana, mam nadzieję, że ktoś mnie poinstruuje. No ale właśnie to będzie ciężkie samemu. Chociaż, żeby nie było, znam ludzi, którzy twierdzą, że jesteś noobem, jeśli grasz właśnie na samotnych wilkach z towarzyszem. Ja nie będę tego, można powiedzieć szczerze, już się plączę znowu, ale kwestionował, czy tam potwierdzał, zaprzeczał. Ja chcę towarzysza i ja będę miał towarzysza. A teraz robimy zadanie, które jeśli nie zrobimy teraz, to zaraz będzie śmierć tej pięknej elfki. Dear one, help me teach this beast. He must respect. Respect? Huh. Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? Właśnie tutaj nie rozumiem do końca tego. Nie możesz tego robić za frajer. Nie wiem, czy to błąd tłumaczenia, czy jest coś naprawdę nie tak. Zresztą, jeśli ktoś rozumie, co to oznacza, to prosiłbym o wytłumaczenie, bo... ja to podejrzewam, że to miało być... Griff nie może tego robić za darmo, czy coś i po prostu... daj na to na słuch tłumaczono, dlatego wyszło za frajer. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment, before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. The intense-looking man stands beside you against the thugs, shooting you an appraising glance. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth a sweat on my brow anyhow. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. No, tak więc mamy pozioma. Ale zanim będę rozdawał wszystko, to... poszedłbym po zwierzę. I w sumie można bym pokazał wam pewną zależność w dialogu z nim, jeśli chodzi o statystyki. W sumie czemu nie? Ja pokażę wam, bo to dużo nie zajmie czasu. A w sumie rozwiąże naprawdę jedną kwestię, czy na w sumie może nie tyle co rozwiąże kwestię, co delikatnie można, jakby to, już się plączę, ale delikatnie to ujmując, pokażę jeden z, może nie większych, ale istniejących aspektów rozgrywki właśnie w Divinity, jakim są statystyki. Niby są potrzebne tylko przy niektórych specyficznych wydarzeniach, ale robimy zapisa, niby szybki, a w rzeczywistości jest to standardowy zapis. I najpierw zainwestuję w siłę. Wiem, że jest to niezbędne, ale chcę właśnie pokazać jedną rzecz. Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood, nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort of wrenching the plank free, to no avail. Ah! Got two of my own, haven't I? The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together, before placing them both back on the plank and pulling.
great nail must be... charmed or something. Yeah. Go on then. Why don't you give it a shot? You grab the plank and pull. The rusted nail pops loose, and the plank promptly crumbles to pieces in your hand. Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I... loosened her up. He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and lands squarely in your hand. For your trouble. I suppose it were a fool's errand thinking I could make something out of this heap, but I couldn't help myself from trying. He sucks a finger and holds it up to the wind, testing the breeze. Winds like these, she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you a wry look, as though deciding whether to trust you. Aye, was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Far be it from me to miss an appointment. No i teraz właśnie już jest mniej więcej dialog zakończony. Tak więc wczytujemy. I chciałbym wam pokazać, jak to by wyglądało bez siły. Bo się nie mylę właśnie, jeśli się siły nie rozwinie, to ten dialog wygląda delikatnie inaczej. Come on. The dwarves. Dobra. Yeah. You grab the plank and pull. The rusted nail pops loose. And the plank promptly crumbles. Okej, dobra, czyli jednak mój błąd. Myślałem, że statystyki jednak zmieniają coś. Się okazuje, że jednak nie. No, but I'd hope to build something with it that would be worth a thousand. He sucks up winds like these. He gives you a... Dialog już był, więc... Planning to build me a... Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. No, i w ten sposób właśnie rekrutujemy zwierza. That's the spirit. He lifts an invisible cap and bows with the grace of a courtier. Pleased to make your acquaintance. The name's... Well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. Well, that's quite the story now. Let's save it for a better day. Say when we finally make it off this damn island. Suffice to say, I'd at least be Captain Beast in better times. I'm out of a ship at the moment, though. Even a salty old dog like me has got to sweat on dry land now and then. Anyhow, we're a team now, so the me is not half as important as the us. Let's get down to brass tacks. Fighting, I mean. I've been up and down the realm so often it'd make your cabbage spin, and I picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle mage, if you like. But there's not so important as team dynamics. So what'll it be? Mhm. I powiem wam szczerze, może to wam się wydać dziwne, ale ja zostawiam magabitewnego. Then it's settled. Capital! Well, that's that sorted. Onward then. I've got to get out of here. And soon. And I suppose you do too. No, i w ten oto sposób mamy sobie zwierzusia. I właśnie wracając do wszystkiego, jako mag bojowy ma na start jedną zdolność związaną z walką, szarże i dwie magiczne zdolności. Wiem, że pewnie wszyscy znawcy teraz myślą, o Jezu, jak ty mogłeś to zrobić. Hybryda i to jeszcze kiedy ty nie masz żadnych obrażeń magicznych. Że tak to... No, a plączę się już. Może mówiąc to tak, jak to powiedział jeden inny youtuber, czy ciebie pojednało? Tak więc nie, spokojnie. Obrażenia żywiołów na mojej postaci głównej też będą. A wolę mieć możliwość usuwania dwóch pancerzy na raz. Wiem, że niby nieefektywne i w ogóle by się skupić na pojedynczym, ale... Zanim coś, to musimy trochę dostosować zwierzę. Piękny zwierzusz, prawda? Żeby nie było, nie zmieniam jego aspektów pod tym względem. Ale na początek chciałbym się skupić na tym, co najważniejsze. Czyli zabierzmy wszystkie punkty. Tutaj akurat zostawiam. Perswazję ja już posiadam, więc jemu bym dał w sumie. Mógłbym dać mu handel wymienny, żeby lepiej handlować. Ewentualnie fart. Gram na samotnych wilkach, więc wolę polegać na handlu niż na farcie.
Chociaż w sumie fart pozwala zdobyć tak potężne rzeczy, że... Dobra. Można go zawsze przerestować. I teraz najważniejszy aspekt. Talenty. Powód zaświatów. Super. Ale jak wiecie, samotne wilki, więc co ja będę tutaj dużo gadał. Zwierzuś też zostaje samotnym wilkiem. No i w tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa. Muszę rozdysponować mu statystyki w miarę mądrze. Tak więc wolę bezpiecznie pójść w taki sposób. Wiem, że niektórzy już mogą mnie krytykować za rozwijanie kondycji. No ale jednak wolę bezpiecznie grać, jak mówiłem, i wziąć nawet zwierzę sobie na mniejsze obrażenia, a jednocześnie móc jednak, no, spokojnie im grać, więc... Tak. Chyba się wyraziłem dostatecznie jasno. Ale mniejsza, dobra, teraz moja postać. Na pewno muszę zainwestować trochę tutaj i tutaj. Akceptujemy. I teraz tak, dystansową, no niby bym mógł zawsze to znacznie większe obrażenia i szanse na krytyka. Myślistwa zbyt szybko nie muszę ruszać jednak. Chciałem sztukę walki zarzucić ze względu na parę innych aspektów. I w sumie zarzucę sobie, co mi szkodzi. Bo może to się jeszcze przydać, uwierzcie mi. Tak więc tak, perswazja i idziemy. Chociaż w sumie prędzej niż idziemy, to bym raczej powiedział, teleportujemy się. Tak więc nudniejsza część, można powiedzieć, jest za nami. Teraz pora na to, co jest w sumie lepsze, dla większości przynajmniej. Czyli zwiedzanie i bitwa. No oczywiście bitwy tutaj będą bardzo wymagające. Szczerze mogę powiedzieć, że nawet chyba nie znam większości, że tak nazwę, wymagań tych bitw. Czemu bitew? Dobra. Tak czy siak, no niestety mam zwierzę ze sobą, więc... Zwierzu jest ważniejszy ode mnie jako wojownik na... No w sumie na walkę wręcz, więc no. On dostaje moje ubranko. A ja w sumie w tym czasie muszę wrócić do swoich starych ubrań. Chociaż, dobra, koszulę to mi może oddać. Zapomniałem, że zaraz i tak zdobędzie coś znacznie lepszego. Ale cóż, tak to jest, jak się nie gra regularnie, jakoś wystarczająco często i w ogóle. Okej, tak więc najpierw... Gdzieś tu chyba były grzyby. Tak, są grzyby, dobrze. Źródło mikstur leczniczych, czyli w sumie najważniejszej rzeczy, jaka istnieje, jeśli chcę przeżyć. Ale dobra. Okej. Tych rzeczy tutaj potrzebuję tylko łopaty. Czy może jeszcze coś innego magicznie się trafi? Może być. No i jest coś jeszcze lepszego. Buty dla zwierza. Dobra, idziemy, zwierzu. Zaraz dostaniesz jeszcze lepsze rzeczy, to się nie będziesz miał czym przejmować. Okej, tak więc gdzie to jest? W sumie tak czegoś musiał tu przyleść. Muszę przyznać, nigdy nie używałem jakoś postaci niestandardowej, porządnie, jeśli chodzi o wsłuchiwanie się. Głownicy szaleją. Muszę przyznać, super jest ten głos. No, mamy nowego łuka. Jak widzicie, tylko jedno obrażenie wylepszy. Niby me. Ale daje zręczność, więc... Jak bardzo źle by nie było, to... No w sumie, tak czy jak jest dobrze. Okej, szykuje się kolejna bitewka. Tak więc rozdzielamy zwierza. A, zapomniałem, on tego nie zauważa, bo ślepy jest. Dobra, rozkopuj zwierzu. No i niestety magiczne kieszenie, które będą co 5 sekund się pokazywały. No, jest bitwa. Prawda, mogłem uciec zwierzę, bądź co bądź, może nawet lepiej. Ale okej, teraz nie jest problemem. Standardowo krew. Krew wylana to teraz... Żywiołowe strzały. I 3 strzały w zombiaka. No niestety nie wystarczy, żeby zginął, ale... 20. Lepiej sobie radzić z tym niż myślałem. Ale mówiłem, honorowy czy tam taktyczny. Poziom trudności, na którym rzadko gram, jest naprawdę spore wyzwanie. No i teraz zdolność kasnoludzka, o której mówiłem. Zmienienie w kamień. Dziękuję bardzo. Tyle w temacie po prostu. Zwyciężyłem kolejną bitwę. Nie jest nic trudnego, ale prostego niestety też nie.
Tak więc idziemy dalej na zwiady i w sumie zbieranie innych, mało przydatnych rzeczy. Chociaż mówię mało przydatnych, a może, kto wie, znajdę jakąś fajną kuszę czy łuk. W sumie tak z perspektywy czasu mogłem wziąć jednak. Dobra, jest lepiej niż myślałem. Tylko jakie ma obrażenia zwierzu? 12-14, a jeśli mu zarzucimy mieczka dwuręcznego, ma 12-14. Dobra. Na obecny moment niech nosi dwuręczniaka, bo co mi tam szkodzi? A w sumie dwuręczniaki ogólnie, czego by nie mówić, są na pewno mocniejsze znacznie. Chociaż żeby nie było, on będzie zmieniał broń w zależności od tego, co po prostu uznam, że w danym momencie ma używać. Okej. Okay. Beczka z trucizny. Podstawowa rzecz, którą każdy powinien ze sobą targać, więc no... Mogę już robić jedną z najważniejszych rzeczy. No, i mieczyk zwierzył się, a teraz będzie śmierdział. A mówiąc po ludzku, no, jest zatruty. Okej, okay, to w sumie jeszcze póki pamiętam, ogarnę parę innych rzeczy. Butelka plus grzyb. Daję miksturkę leczniczą. I teraz tak, gdzie jest butelka, bo muszę manulować. Dobra, tak, 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 tak. Teraz dwie butelki dają lepszą butelkę. I teraz tylko ostatnia informacja. Ile to leczy? 120, a to leczy 30. Ile zwierzu ma życia? 71. Okej. Okay. No w sumie co mi szkodzi, zrobię jeszcze. Oczywiście dwie małe, bo póki mam grzyby, to nie ma co się oszczędzać. I przerobię już na średnie mikstury. Możecie powiedzieć, że jest to już naprawdę ostre marnowanie surowców. Mnie tam szczerze to mało interesuje. Po prostu robię jak chcę. I pewnie za to moje robię jak chcę, mnie to nie interesuje i w ogóle, no to przypłacę to wszystko. Znając życie właśnie śmiercią prędką. I w sumie dla tych, którzy chociaż trochę ogarniają grę, to mam teraz takie malutkie, może nie tyle co wyzwanie, co propozycje. Obstawiajcie, jak szybko zakończy się moja przygoda. Nie mam jak usunąć trucizny. Super. No dobra, niby mamy jakie zatrute ogniste. Ale aż tak szkoda, trudno. Zwierzę, uchodź. Ten to przynajmniej ma jakąś odporność na to wszystko. A Sir Laura oczywiście będzie teraz tam stał i zaraz się zabije. Zdaję życie. Dobra, jednak się nie zabił. No to teraz jeszcze tylko uspokoić dziecko. You hear a small whimpering sound from behind a basket. You peer behind it and find a small human child holding her knees and trembling. The child quiets and seems comforted by your presence. She looks up at you with curious eyes. The child nods and reaches up to you. As you hold her, her breathing grows slow and calm. Her wet face is damp on your neck. She lets go and looks up at you with a small smile. Thanks. You're nice. You can have this. I found it outside, but I can't read it yet. That's next year, and then I'll learn it. She nestles back into her spot on the ground and starts tracing figures. A little family in front of a house in the dirt. No. Darmowy zwój, inaczej mówiąc. Niby nic wielkiego, ale jednak dosyć przydatne. I dobra, zwierzuj się. Szykuj się na spore wyzwanie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co się szykuje, to pogadam specjalnie dla was z żółwiem, on powie co i jak. Can you feel it? Can you feel the darkness approaching? Does it cast a long shadow on you as it does me? My heart frosts over as if I've been violated by nothingness itself. It threatens to consume me. It threatens to consume all. No właśnie. Tak więc trzeba się pożegnać póki co. No i właśnie, szykujemy się do dosyć ciężkiej bitwy.
żeby nie było. Wiem, że jest ciężka nawet normalną drużyną, a co dopiero teraz. No niestety. What's happening to these turtles? They're transforming. No właśnie. I w sumie dzięki temu, co zrobiłem, mam darmowy strzał. Nie zabiję to, co prawda, żadnego żółwia, ale wiecie, nie będę narzekał ani nic. Chciałbym się chyba pozbyć najbardziej. Dobra, nie ma którego, to tego, bo jest najdalej. Zwierzuł się tak łatwo się nim nie zajmie. I dobra, zaczynam od tego. Mają odporność magiczną? Nie mają! Dobrze, zwierzu! Ciesz się, chłopie! A, tego nie oślepiłeś, super. Brawo, normalnie, brawo ty! Ech, no cóż, trzeba będzie podejść. A! Czyli teraz też jest oślepiony, dobra. Więc tak siak, uderz. I skamień. Żeby chociaż jeden mniej był atak w tej rundzie. No jasne. Musiał zaatakować mnie. Okej. Okay. Dobra, mo. Ej, co? Że co? Mam 7 punktów. Czy ja żem coś zepsuł? Dobra, nieważne. W takim wypadku nawet chyba nie będę uruchamiał krwawych strzał, lepiej będzie. Po prostu wiecie, no, wykorzystać wszystkie punkty do strzelania. No i niestety. Ej. Tego czegoś tutaj nie kojarzyłem. Czyli, że te żółwie wybuchają. Super. O, i znowu moja runda. Wow. Okej, czyli ten żółw jest w stanie agonalnym. Strzelę jeszcze raz w tego. Miejmy nadzieję, że zwierzę co nie zabije i może wybuch unicestwi wszystkie żółwie. Wow. Aha. Okej. Jest dobrze. Za mną pierwsza poważna bitwa i jeszcze nie zabiłem zwierza, ani siebie. Jest lepiej niż myślałem, powiem wam szczerze i w ogóle, ale... To są tylko, jak mówię, moje marudzenia. I niby z jednej strony mówię, że jestem weteranem, że znam grę, z drugiej... Słyszycie to, że liczyłem... Dobra, może nie tyle, co liczyłem, co... Obawiam się, że zginę już podczas pierwszego starcia. Uff. Lepsze rękawice. To co dużo mówić, masz zwierzę. Ciesz się tym, że tak o ciebie dbam. O, wnętrzności. Przydadzą się. Too much sea water by the looks of him. Foolish to attempt an escape by sea in these waters. Dobra. I teraz w sumie będzie się na mnie odbijało najgorsze, co istnieje. Brak złodziejstwa. No ale niestety, no... Nie mam kradzieja w drużynie, więc... Oj. Czybym go trafił? Nie, nie trafiłem, dobra. Dobrze, zwierzu. Pokaż, czego ci uczyli w szkole dla krasnoludów. No właśnie. Najgorsze jest to, że wiecie, no, mogę stracić broń przez to, moją zabawę. Okej, skrzynia już prawie martwa. Teraz jeszcze przesuń to w bezpieczniejsze miejsce, żebym na pewno nie zgubił. I z tarana w skrzynkę. A w środku mamy złoto, zwój deszczu i prowizoryczny kostur, czyli inaczej mówiąc, chyba nic przydatnego. No niestety na to się zapowiada, że nic przydatnego, dobra. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych domowników, bo zacząłem je już porządnie wkurzać swoimi śmiechami, takimi głośnymi, że w ogóle... Obawiam się, że mikrofon może je wychwytywać aż za dobrze. A właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć, rzecz jasna, dzisiaj testujemy kolejne nowe ustawienia. Chciałem sobie bardziej wariacje tych ustawień, które już były, niż całkowicie nowe. Bo jednak zależy mi na tym, żeby brzmiał to jak najlepiej, nawet kosztem tego, że może być, no niestety, trochę ciszej niż bym sobie tego życzył, no ale... Wiecie, no...
Czasami wymaga to poświęceń, żeby osiągnąć mistrzostwo. Chociaż nie sugeruję, żeby nie było, że ja osiągam mistrzostwo czy coś. Idiotem jestem. Mogłeś tutaj przytapać od razu. Dobra. Chyba nie jestem jeszcze gotów na spotkanie z kolejnym starciem porządnym, więc... Chyba najlepszym wyborem byłoby teraz zająć się takimi bardziej pokojowymi zadaniami. Co jak, to chyba będzie najbezpieczniejsza opcja ze wszystkich możliwych. Tylko czy mam ze sobą? Oczywiście, że nie mam ze sobą. Ech, moja znajomość gry czasami jest zgubna. Z jednej strony właśnie niby ją znam i wiem, co mnie czeka. A z drugiej tak zapomniałem o podstawowych rzeczach. Dobra, gdzie to jest? Dobra, jest kwiatuszek. I w sumie ten kwiatuszek da mi dostęp do wszystkiego, co jest mi teraz potrzebne i ogólnie super dobrze, wow, i w ogóle ekspy, przedmioty i takie tam. Ja wiem, że prawdopodobnie nic z tego nie rozumiecie, ale spokojnie, ja też sam nie rozumiem, co ja do was mówię. Tak więc no. Idziemy po prostu robić questy. No cóż. Nie wiem, bo to tak całkowicie szczerze lizę. No w sumie daje to expy, więc... Chyba nie ma co narzekać. Dobra, teraz jak my tu mamy? Zwierzę ma 13, 12. Ja mam 8, 0, więc... 7, 12. Ja, chociaż jakiekolwiek obrony. Podążaj własną ścieżką. Sobie w ten sposób już można powiedzieć, ruszam dalej z głównym celem, czyli ucieczką. Ale żeby nie było, nie chcę tego jeszcze robić. Nie czuję się po prostu na siłach. A w to miejsce tak naprawdę przylazłem tylko dla expów i paru innych rzeczy. Dobra, jaką strzałę tu mogę skonstruować, bo widziałem, że chyba mam coś. Musiałem się przewidzieć, chyba nie mam jednak żadnych składników strzałogennych. Czyżby? No niestety nie mam. Tak samo nie mam składników na żaden... No granat, to szkoda, bo granaty tak de facto są jedną z najlepszych rzeczy, jakie istnieją, jeśli się chce szybko nałożyć jakiś status czy cokolwiek bez inwestycji, wiecie, że tak nazwę żywiołowe atrybuty. Dobra. Wow. Czy wy to widzicie? Chyba wiem, co w takim wypadku zwierzę będzie musiał nosić ze sobą teraz. Gram na honorowym, wiecie, no już tłumaczyłem, że obawiam się na każdym kroku o śmierć, więc... No wybacz, zwierz. Ale jeśli to ma ci dać taką przeżywalność, to... No muszę poświęcić twoje obrażenia. Wow. Nie no. Znajdźka, super. Idealnie po prostu się komponuje w to, co chcę osiągnąć, czyli przeżycie. I w sumie w tym momencie mógłbym też powiedzieć, że warto byłoby uruchomić jedną z modyfikacji Lariana, czyli inaczej mówiąc, twórców głównych całej gry i w ogóle bla bla bla, takie tam rzeczy. Mam też jako nagrody. Konkretnie mówiąc, nowe talenty. Dają one fajne możliwości, głównie dla właśnie wojowników z tarczą. Ale je postaram się uruchomić w późniejszych podejściach, jeśli nie będę dawał rady na oryginalnej grze. Trzeba w sumie najbardziej oryginalnej, jak umiem to uzyskać. The creature heaves through lips gummed with human gore. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. You. Quite lost. Careful, or they'll cross your wires. Now, a little query. Where grows the yarrow? Quickly now, for I haven't much time. Darling, dear. Dear, darling child. Hello, yarrow girl. Can it really be you? The creature begins to weep,
Fast, silent tears spill from his eyes as he clutches the little cluster of flowers to his heart. For you, my ring, part of me, name of Migo. Thank you. I w sumie mam po to, po co przybyłem, czyli pierścień, który swoją drogą jest rozwiązaniem zadania, które znowu jest rozwiązaniem czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, no po prostu nieskończony ciąg. I w sumie zdobyłem właśnie zęby, czyli pretty, bardzo dobrze. Pretty. Dobra, tylko gdzie jest mój kozik? Jest. Jest, dobra. Strzały elektryczne nareszcie. Prawda, tylko jedną póki co mogę zrobić, ale wiecie, no. Trzeba składować jak najwięcej tych strzał. Pretty, pretty, pretty. Bo tak naprawdę są moją jedyną nadzieją na przetrwanie, jeśli zwierz upadnie. W sumie ta gra bardziej niż nabożnych nawet skupia się na statusach. Jeśli dacie radę, wiecie, no, przewrócić wroga i utrzymać go przywróconego do końca, to tak naprawdę wygraliście. You think you're so fancy with your flashy abracadoodle, don't you? Fah, who needs you? Ah, I caught a blow too many from those card-playing fatheads up on the ramparts. I got myself a golden ticket and didn't even get the chance to use it. Why don't you take it? They offer you a round of cards. This one guarantees you a win. It's called the Sparkler. Whoever's got it gets the pot. Filched it from that hog, Griff himself. Careful though. If you ain't as skilled a fighter as me, you'll end up on Dr. Lest's table with the rest of the lilies. No i właśnie. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o tego gościa. Jeśli by się pogadało z lekarzem, to byłaby opcja, żeby właśnie dać alkohol, który ma uśmierzyć jego ból. Nie da się wtedy już mu pomóc w ten sposób i ostatecznie on umrze. Ale no, jak widzicie, ja jestem ten dobry. State your business. Certainly. You may not be a lizard, but your kind are hardly so bad as the humans. If it's trade you're looking for, I've made a habit of procuring items that can prove rather useful inside these walls. Później jeszcze z nim pogadam, ale właśnie kontynuując. Więc w sumie mogę mieć albo trupa, albo może żyć. Niby trup jest łatwiejszy, jeśli chce się okradać, bo wiecie, trup nie będzie podglądał i w ogóle, ale dla mnie to niewielki problem. A teraz pogadajmy jeszcze z nią, znowu zapiszę. Thank you for your help with that thug. Our kind of few here. We must help each other. She bows. I teraz ogólnie jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o elfy. Nie widzę tego może jeszcze tak dokładnie, ale właśnie zapytaj, jak trafiła do Fortu Radość. It gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The magisters come. My family runs, but I fall. My son looks back. I shout to him to run. I am taken. No. Po tym dialogu widać jedną właśnie rzecz charakterystyczną dla elfów. Nie ma dla nich przyszłości, przeszłości. Zawsze mówią teraźniejszości, że tak to nazwę. Bardzo ciekawy zabieg, moim zdaniem bardzo fajny. I największy minus, jaki istnieje. Jako gracz, grając elfem, nie mam możliwości mówić w taki sposób. Mam standardowe dialogi dla wszystkich, no a niestety tylko tyle. Smuteczek, ale dobra. Wait, before you go. I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I save it for a special occasion, but I can think of no finer occasion than this. I właśnie tu jest no takie delikatnie potknięcie tłumaczy, bo jest chowałam, a powinno być chowam. No rozumiecie, takie po prostu nie zgadza się to z zamysłem elfów w tej części. Thank you. I okej, co my tu mamy? Kusza. No niewiele lepsza, więc nie wiem, czy jest warta uwagi. Spodnie albo kapelusz. Kapelusza żadnego nie mamy. Ale może zobaczę po cenie.
Nie, no kusza najcenniejsze, ale... Znajdę jeszcze lepsze. Dobra, nie, no biorę kapelusz dla zwierza. Nie dla mnie, dla zwierza. No, zwierzę już jest tak chroniony, że szybko to on nie padnie. No tak, ale na obecny moment widzę, że mamy na liczniku 40 minut, więc... No ja kończę. Jeśli wam się podobało, rzecz jasna, to fajnie byłoby, gdybyście zostawili tego lajka, bądź chociaż komentarza. No i taka prośba nowa. Polećcie znajomym, jeśli macie jakichś, których mogłyby to zainteresować. No i na obecny moment to tyle. Do następnego odcinka. Hej!